Czy oświecenie jest egoistyczne? Czy duchowość i egoizm są w parze? Czy jest to coś sprzecznego ze sobą, coś oddzielnego ze sobą? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa nasze ego, tak? Ego w rozwoju duchowym, rozwoju świadomości, w życiu każdego z nas. Nigdy w sumie nie nagrywałem wideo takiego hejterskiego, w którym mówiłbym wam, co mi się osobiście nie podoba w tym, co dzieje się w tej chwili na świecie. I pomyślałem, że chyba czas nagrać takie wideo, w którym opowiedziałbym wam o tym, co mi się nie podoba w świecie oraz o pewnego rodzaju uproszczeniu, jakie w tej chwili dokonuje się w naszym społeczeństwie, w social media, jeżeli chodzi o duchowość. Pozostańcie ze mną proszę do końca tego nagrania, bo to będzie bardzo ważne wideo. Szczególnie osoby młode, które jeszcze nie do końca wybudowały w sobie fundamenty swojej osobowości oraz zrozumienia tego, jak funkcjonuje świat. Zostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania, bo to wideo wam bardzo pomoże w przyszłości, szczególnie jeżeli będziecie mieli do czynienia z informacjami podawanymi w social media oraz w internecie, no to może wam po prostu uratować wasze 4 szanowne litery. A osoby, które są nieco bardziej wtajemniczone, nieco bardziej dojrzałe i mają większe spektrum zrozumienia duchowości, na pewno wyciągną z tego nagrania coś dla siebie. Przede wszystkim ja zacznę od tego, że zdefiniuję wam, czym jest duchowość, czym jest oświecenie oraz czym jest egoizm i dlaczego w ogóle nagrywam to wideo, tak? Chcę wam tu przedstawić moją główną motywację odnośnie tego, dlaczego nagrywam to wideo, bo dzięki temu będziecie wiedzieć, dlaczego to jest tak mega super ważne. Czym jest oświecenie? Oświecenie samo w sobie jest tym samym co wyzwolenie, jest tym samym co samorealizacja, jest tym samym co osiągnięcie pełni wolności, życie w zgodzie z absolutem, życie w zgodzie z jednością świadomości, rzeczywistością, pełne urzeczywistnienie siebie, śmierć ego, permanentna śmierć ego, śmierć fizyczna swojego własnego ciała, bo to jest praktycznie to samo. Oświecenie w swej takiej pierwotnej, fundamentalnej istocie, tak? W takim fundamencie najbardziej hardkorowej wersji jest tym samym co przebudzenie Kundalini, bo tak na dobrą sprawę jest to jedno i to samo, choć nie każdy nauczyciel o tym opowiada i nie każda tradycja uwzględnia w swoim modelu Kundalini, to Kundalini i oświecenie jest tym samym. I teraz wiele osób odrzuca oświecenie, odrzuca model Kundalini, ponieważ wierzy, że to jest wiedza ezoteryczna. Ale osoby, które właśnie już zrobiły dosyć głęboki research odnośnie tego, czym jest jaźń, czym jest świadomość oraz czym jest oświecenie, doskonale wiedzą, że wszystkie praktyki duchowe, wszystkie techniki duchowe, wszystkie możliwe odmiany filozoficzne prowadzą do jednego i do tego samego, czyli do absolutu, do Boga, do jaźni, do tego, co jest tu i teraz, do obecności, do poznania naszego bytu, do tego, co jest prawdziwe. I wszystko to stanowi jedno i to samo. I to jest to, czym jest oświecenie. Ja sam osobiście odróżniam oświecenie i przebudzenie, bo dla mnie to są dwie różne rzeczy. Dla mnie osobiście przebudzenie to jest taki moment, gdy ktoś zda sobie sprawę z tego, że jest coś więcej w naszym życiu poza tym, co myślał, że jest. Ale przebudzenie jest takie proste, jest takie prostoliniowe. Masz taki moment, aha, no i okej, ale nic na dobrą sprawę więcej z tym nie robisz. Zazwyczaj osoby przebudzone szperają potem w internecie, ładują do głowy informacje, ale no zazwyczaj na tym się kończy. No i dalej mamy właśnie oświecenie, to jest wtedy, kiedy ktoś naprawdę intencjonalnie, hardkorowo ruszy swój tyłek i będzie chciał uzyskać pełnię oświecenia, czyli to, o czym mówiłem przed chwilą. I dla mnie osobiście to są dwie różne rzeczy. Przebudzenie to jest taki początek drogi, a oświecenie to już jest pełnia realizacji siebie. I teraz tak, wrócimy do początku tego nagrania. Czy oświecenie jest egoistyczne i dlaczego w ogóle takie nagranie? Ponieważ to, co się dzieje na drodze rozwoju duchowego, na drodze rozwoju samoświadomości, na drodze rozwoju świadomości, na drodze chęci uzyskania oświecenia, to jest to, że na tapetę w naszym życiu wychodzi nasze ego, nasze przekonania, nasze systemy wierzeń, nasze traumy, przeszłość, nieświadomość, podświadomość, nasz umysł, który jest niezdyscyplinowany, nasze pragnienia, wszystkie nasze mentalne wyobrażenia, które w duchowości zwą się iluzją, tak? Ego jest iluzją, ego jest naszą halucynacją, ego jest echem naszego doświadczenia, jest odbiciem sensu tożsamości, sensu identyfikacji, czymś, co my myślimy, że jest. I teraz ego samo w sobie nie jest przeszkodą, nie jest problemem do pokonania. Ego tak na dobrą sprawę nawet nie istnieje i to można sobie uświadomić, to można urzeczywistnić i tym jest właśnie oświecenie. I teraz czym innym jest posiadanie przekonania o tym, że ego jest iluzją, a czym innym jest uzyskanie oświecenia i zobaczenie tego, że nie tylko ego jest iluzją. Iluzją jest w ogóle to, że ty istniejesz, kiedykolwiek żyłeś, kiedykolwiek się narodziłeś i że ta rzeczywistość w ogóle kiedykolwiek miała miejsce. Tak hardkorowe jest oświecenie. Oświecenie to nie jest tylko i wyłącznie zdanie sobie sprawy z tego, że twój umysł to jest małpa, która jest iluzją. Nie, oświecenie to jest pełne urzeczywistnienie tego, że w ogóle cała egzystencja, cała rzeczywistość jest iluzją. Czyli iluzją jest w ogóle to, że masz ciało fizyczne, iluzją jest to, że przyszłość istnieje, że przeszłość istnieje, że ty w ogóle masz pamięć, że się urodziłeś, że miałeś rodziców, rodzinę, że w ogóle kiedykolwiek istniałeś. To jest iluzja na bardzo, bardzo hardkorowym poziomie. I teraz w pewnym momencie, gdy zaczynamy rozwijać własną duchowość, no nie unikniemy tego, że o duchowości i o rozwoju świadomości, o oświeceniu dowiadujemy się od mistyków. Kim jest mistyk? Mistyk to jest osoba, która jest oświecona i zaczyna opowiadać o tym, czym jest oświecenie. Mistyk jest zawsze unikatowy. Nigdy nie poznasz na tym świecie takiego samego mistyka, choć każdy mistyk mówi o tym samym. Każdy mistyk mówi o oświeceniu ze swojego własnego poziomu, czyli ze swojej własnej pozycji, w taki sposób, jak rozumie to, czego doświadczył. Bo oświecenie jest w pewnym stopniu bardzo subiektywnym doświadczeniem, ale na dobrą sprawę jest możliwe do uzyskania przez każdego człowieka. I tutaj należy mieć ten sens pokory, sens otwartego umysłu oraz sens zrozumienia, że doświadczenie oświecenia jest bardzo subiektywne i każdy mistyk opowiada o nim inaczej. I teraz, gdy jakiś młody adept chce uzyskać oświecenie z jakiegoś powodu, może bo cierpi i ma dosyć życia, może bo widzi w tym głęboką wartość, bo po prostu chce uzyskać oświecenie dla samego oświecenia, chce prawdy dla samej prawdy, to zaczyna poszukiwać wiedzy, informacji. I tak na przykład trafia na jednego mistyka, Damiana, potem trafia na innego mistyka, Eckharta Tolle, potem na innego mistyka, Osho, potem na Alana Wattsa, potem na non duality, potem na buddyzm, potem na zen, potem na jogę, potem na kundalini, potem na psychologię, potem jeszcze na kognitywistykę, bo zdaje sobie sprawę, że to się wszystko łączy, potem na filozofię. I w pewnym momencie ma się takie poczucie troszeczkę pomieszania i pojawiają się pytania, która teoria jest właściwa, która praktyka jest właściwa, co takiego powinienem zrobić, o co tutaj chodzi. Pojawiają się takie pytania i troszeczkę zwątpienie w egzystencję i sens własnego istnienia. Czy czasami nie mam derealizacji, czasami mi nie odwaliło. Bardzo często na tym poziomie ktoś już naprawdę bardzo głęboko medytuje i zaczyna kontemplować i ma pierwsze doświadczenia mistyczne związane z przebudzeniem kundalini. Czyli umysł zamraża się na pustce, pojawia się uczucie uniesienia, poczucie braku granic, pojawiają się ekstazy, pojawiają się napady płaczu, wdzięczności, bezwarunkowej miłości, pojawia się synchroniczność, różne rzeczy zaczynają się dziać w życiu, zaczynają się łączyć. Twój umysł zaczyna być mega klarowny, kreatywny, w ogóle zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś człowiekiem, że rzeczywistość w ogóle nie jest fizyczna i pojawiają się te różne symptomy przebudzenia kundalini i bardzo często na tym poziomie ludzie popadają w różnego rodzaju pułapki, zwątpienia. Tutaj może pojawić się poczucie pomieszania, derealizacji, depersonalizacji, borderline. No tutaj wiele historii od ludzi usłyszałem i sam wiele doświadczyłem, więc wiem, że to nie jest dla każdego, tak? Gdy jakaś normalna osoba, która na co dzień śpi w Matrixie, usłyszy o oświeceniu, to dla niego to jest abstrakcja i w ogóle odlot i to jest w ogóle jakieś pomieszanie i ci ludzie, tak, ci ludzie, czyli osoby oświecone albo przebudzone, mają jakieś problemy psychiczne. Ale na dobrą sprawę, gdy uzyskasz oświecenie i zdasz sobie sprawę, że jest totalnie na odwrót, to wtedy ty się śmiejesz z tych ludzi, którzy żyją na co dzień po prostu w totalnej iluzji, tak? I nagrywam to wideo, aby dać dla was taki pakiet pełen, podsumowujący tego, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i taką refleksję, żebyście się w tym odnaleźli i nie pomieszali. I teraz tak, dlaczego pytanie, czy oświecenie jest egoistyczne? Bo na pewnym poziomie możesz mieć takie poczucie, kurczę, To wszystko jest egoistyczne, to wszystko jest iluzją, to wszystko jest perspektywiczne. Kurczę, może nawet samo oświecenie to jest jakiś wkręt tych nauczycieli. Może oni mają jakieś problemy ze sobą. Wiecie, bo teraz generalnie jest taka tendencja u nas w społeczeństwie do komercjalizacji duchowości. Ludzie chcą duchowości na tu i teraz, tak? Dlatego na przykład Eckhart Tolle uzyskał taki mega sukces w duchowości, ponieważ napisał książkę Potęga Teraźniejszości, oferując ludziom oświecenie na tu i teraz, bez praktyk, bez przygotowania, bez kontemplacji, bez ciężkich tam rozkmin, tak? Bez ciężkiego treningu i przygotowania. Masz oświecenie na tu i teraz, już się nie musisz męczyć. A ludzie są zazwyczaj tacy leniwi i sceptyczni, że po prostu, no jak coś jest łatwe, no to biorą to jako pewnik, że to jest najlepsze. Ja tutaj nie chcę krytykować Eckharta Tolle, bo jego praca, jego robota jest genialna i świetna, ale ludzie po prostu starałem się iść w tym wszystkim na łatwiznę. I teraz przykładowo na YouTubie jest taki wysyp, powiedzmy, filmów na temat przebudzenia. I ja się z tego cieszę, to jest mega super, ludzie robią świetną robotę. Poza mną jest też kilka innych kanałów, które na pewno poznaliście. Tylko jest taki problem w tym wszystkim, że ludzie starają się komercjalizować duchowość, starają się ją mega uprościć. Sprawiają, że ona staje się idealistyczna, że obiecywane są ludziom wielkie gruszki, tak, na wierzbie, ale na dobrą sprawę wszyscy zapominają o tym, że to jest ciężka emocjonalnie robota i trzeba się zaangażować w praktykę i trzeba zacząć działać, trzeba zacząć coś robić, żeby uzyskać oświecenie, tak, żeby naprawdę uzyskać jakikolwiek efekt, choć na samym końcu okazuje się, że nie ma żadnego efektu, tak, bo to wszystko jest paradoksalne. No ale mimo wszystko trzeba. I to, co się dzieje, to jest właśnie taka tendencja u nas do uproszczania oświecenia. I to jest z jednej strony dobrze, bo teraz przynajmniej takie ludzkie małe ego może się nachapać i podniecić tym, że istnieje oświecenie, czyli możemy po prostu zmotywować ludzi, którzy śpią, do tego, żeby ruszyli tyłek po coś więcej, ale z drugiej strony to ma swój własny cień, że dochodzi do takiego uproszczenia w tym wszystkim. I do czego to prowadzi? To prowadzi do narcyzmu wśród nauczycieli duchowych, to prowadzi również do pułapki epistemologicznej oraz idealistycznej. To znaczy, że jak mamy nauczyciela duchowego i w pewien sposób on staje się no taki wybitny w tym, co robi, staje przed szereg wszystkich innych ludzi, to przestaje dostrzegać to, że trzeba naprawdę włożyć w to wszystko pracę i zapomina o tym wszystkim, co on zrobił tak naprawdę i tylko szczyci się i podnieca swoją własną ideologią i tym, co zrobił. I ja wiem, że to jest pułapka, bo ja w nią wpadłem i wiem, że wiele nauczycieli w nią wpadło, bo ja to obserwuję wszędzie. Słuchajcie, nie znalazłem na tym świecie ani jednego nauczyciela duchowego, który nie wpadł w tą pułapkę, naprawdę. Jestem w szoku i jednocześnie pełen podziwu, do tego, że po prostu tak się dzieje. Czyli no, każdy nauczyciel, jak już uzyska swoje, czyli go oświeci, zaczyna upraszczać troszeczkę to, co on zrobił, tak? Zaczyna upraszczać swoje własne zasługi. Nie, ja wcale nie medytowałem codziennie przez 8 godzin. Nie, ja wcale nie kontempluję od urodzenia i nie, wcale nie mam poczucia derealizacji, odkąd przyszedłem tutaj na ten świat. Nie, wcale tak nie było. Wszystko się samo spontanicznie wydarzyło. Tak, jasne. A poza całą tą pracą, jaką się w to włożyło, to się o tym zapomina. Ja wiem o tym, bo ja o tym zapomniałem i tak jak powiedziałem wcześniej, widzę, że inni nauczyciele też o tym zapominają. I pojawia się taka tendencja upraszczania nauk i budowania ideologii bez przypominania ludziom, że trzeba po prostu ruszyć tyłek i zacząć działać. Pojawiają się również mechanizmy radzenia sobie z rzeczywistością. Ponieważ duchowość w pewien sposób zamienia się w taką filozofię, która jest przyjemna, jest taka urocza, jest taka fajna, sensualna, zmysłowa, jest taka pozytywna i w ogóle pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, to ludzie leniwi, tak jak powiedziałem wcześniej, uruchamiają w sobie proces radzenia sobie z rzeczywistością i przywłaszczają sobie wiedzę i filozofię innych nauczycieli i po prostu, no, budują sobie takie klapki na oczy takiego idealizmu i odsuwają od siebie cierpienie, odsuwają od siebie trudne momenty, zaangażowanie w życie, to, że niektóre rzeczy mogą się potoczyć źle. No tutaj, no różne rzeczy po prostu się pojawiają. Ja wiem, że łatwo jest się w to wkręcić po prostu, ale to, co jest takie charakterystyczne w tym wszystkim, to jest to, że ludzie uciekają od życia, uciekają od problemów, uciekają od obowiązków, uciekają od skuteczności w życiu, uciekają od praktyczności i pragmatyczności, uciekają od tego, żeby zrobić coś z tym życiem. I ja wiem, że na pewnej płaszczyźnie i na pewnym poziomie to jest dobre dla tych ludzi, no bo skoro to robią, to znaczy, że tego potrzebują, tak? Potrzebują uciec od życia, żeby na chwilę poukładać sobie w głowie, zaczerpnąć inspiracji, świeżego powietrza, jakiegoś nowego poglądu, ale trzeba pamiętać o tym, że do życia należy wrócić. Ja wiem, że proces rozwoju duchowego to jest podróż bohatera i ja zrobię kiedyś na ten temat film, który da wam mega kopa i was mega zainspiruje, ale to jest taka podróż o 180 stopni, bo my wracamy się do tego, co było, wracamy się do świata wewnętrznego, odgrzebujemy te wszystkie stare kotlety, zaropiałe rany, wywlekamy to na powierzchnię, leczymy i wracamy do rzeczywistości i okazuje się, że praktycznie nic się nie wydarzyło. Ale tak na dobrą sprawę przeszliśmy ogromną drogę, o której się najczęściej zapomina i stąd wynikają te wszystkie uproszczenia oraz generalizacje na temat rozwoju duchowego. I to, co ja mam tutaj dzisiaj dla was tak do przekazania, podsumowując moją tutaj wypowiedź. Nie zapominajcie o tym, że w tym wszystkim, tak na dobrą sprawę, zależy nam na dojrzałości, na równowadze oraz na prawdzie. To jest to, co ja sam osobiście wyciągnąłem najbardziej z rozwoju duchowego i z rozwoju świadomości. To są te takie proste, najprostsze, codzienne rzeczy, które mnie rozwijają, uczą, z których ja wyciągam wartość i mądrość. To jest właśnie dojrzałość, czyli umiejętność po prostu podłączenia się do swojego własnego bycia i zrównoważenie świata wewnętrznego ze światem zewnętrznym. Dojrzałość można rozpatrywać na wiele płaszczyzn. Ja sam osobiście postawiłem sobie w tym roku za główny cel mojego życia, że rozpracuję motyw dojrzałości na maksa, jak to jest tylko możliwe i wszystkim będę się tutaj dzielił z wami na kanale, bo sam osobiście zrozumiałem, że to jest najważniejsze w życiu, co można robić, czy kultywować wewnętrzną dojrzałość, wewnętrzną równowagę i nauczyć się żyć w zgodzie z prawdą, bo to, co jest charakterystyczne przy rozwoju duchowym, przy oświeceniu, to jest motyw jedności, autentyczności oraz integralności, bo my wszyscy mamy w głowie myśli, mamy przekonania, mamy idee, ideały, mamy jakieś uczucia, wrażenia i to i tamto. I my bardzo często staramy się niektóre części nas zepchnąć na boki, część stłumić, zakrzywić, ryjemy sobie banie, okłamujemy samych siebie i to są takie banalnie proste mechanizmy, przez które na co dzień chodzimy spięci, sfrustrowani, sztuczni, nieśmiali, z poczuciem winy, z poczuciem braku, nie potrafimy powiedzieć tego, co myślimy, prosto z mostu, bezpośrednio, bez jakiegokolwiek filtra i my żyjemy tak na co dzień, my to traktujemy jako pewnik i my to akceptujemy i nikt się nad tym nie zastanawia i wszyscy mają to gdzieś. I teraz przychodzi ktoś, kto wysuwa komuś na tapetę motyw oświecenia i ludzie nagle mówią: wow, o Boże, nowa rzeczywistość, o Jezu, wow, a się zajarałem. Wiaderko zimnej wody na głowę, to zawsze tutaj było, ty zawsze to miałeś, ty zawsze tym byłeś, motyw jedności nigdy od ciebie nie ucieknie i masz do wykonania pracę nad sobą, a oświecenie i egoizm nie są od siebie niczym oddzielnym. Bo jednym z elementów oświecenia jest bardzo głębokie zrozumienie tego, co powiedziałem wam wcześniej, że ego tak na dobrą sprawę nie istnieje i nigdy nie istniało. A co za tym idzie, nie ma sensu walczyć z ego, nie ma sensu oceniania oświecenia jako egoistycznego. Mało tego, dam wam taki mały sekret. Dużo szybciej uzyskacie oświecenie poprzez akceptację własnego ego i zrozumienie własnego ego niż przez próbę usunięcia go, albo zaprzeczenia jego istnieniu. Bo przy przebudzeniu Kundalini przychodzi ogromny sens zrozumienia, że ego stanowi część ciebie, którą można przekroczyć. W jaki sposób przekracza się ego? Powiedzmy, że nasza persona wykształca się w dzieciństwie, tak? Przez okres dzieciństwa, dorastania i późniejszego też dorastania wytwarza się, wykreowuje się nasza tożsamość. I tożsamość jest na poziomie świadomości, powiedzmy, takim. I my możemy rozwinąć nasz poziom świadomości na dużo wyższy i dzięki temu możemy mieć większy poziom świadomości, ale my przekraczamy ego, a się go wcale nie pozbywamy. I na samym końcu, czy oświecenie jest egoistyczne? Muszę wam przyznać, że nigdy w życiu nie robiłem nic bardziej egoistycznego niż zajmowanie się tematem oświecenia, a tym bardziej przyznaniem się przed kamerą do tego, że jestem człowiekiem, którego oświeciło. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself daj dla mnie łapkę w górę, napisz pozytywny komentarz, napisz swój własny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.